Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Sankyonga Torres. A Torres, nie mylić z Fernando Torres, to najnowszy SUV marki Sankyong. Chociaż w sumie porównanie do Fernando Torresa ma sens, bowiem Fernando to piłkarz, który jak grał w takich klubach jak Liverpool, Chelsea, Milan czy Atletico, był dość chudym, żeby nie powiedzieć bardzo chudym zawodnikiem, któremu brakowało nieco masy mięśniowej. Jednak jak jego kariera piłkarska zakończyła się w 2019 roku, to Fernando znacznie przypakował i teraz wygląda tak. No niezły z niego dzik. I jak tak sobie teraz przypomnę, jak kiedyś wyglądały Sankyongi, a jak teraz wygląda Torres, to też można śmiało powiedzieć, że Torres to teraz niezły dzik. I jak na Sankyonga, Torres naprawdę wygląda świetnie. Oczywiście można mu zarzucić, że wygląda jak zbudowany z różnych puzli, nieco Forda Explorera, nieco Jeepa, nieco Land Rovera, ale jedno trzeba przyznać, że Torres ma oryginalny i jednak chyba swój styl. Cieszę się też, że nie można go pomylić z żadnym innym modelem Sankyonga. Mamy naprawdę agresywny przód z takimi jakby zębami, niezły profil i lekko przekombinowany tył. Przekombinowany z tym czymś, co wygląda jak wnęko na koło zapasowe na klapie, a tak naprawdę to jest tylko atrapa. Co więcej, klapa też tak wygląda, jakby się miała otwierać na bok, a tak naprawdę otwiera się do góry. Nie podobają mi się też te plastikowe akcenty, które nie są funkcyjne. To są atrapy. A szkoda, bo jakby to było funkcyjne, to jeszcze bym zrozumiał, a tak to jest plastik, więc moim zdaniem bez sensu. No chyba, że funkcja tego jest taka, że można tutaj przyczepić latawiec albo balona, to wtedy faktycznie to jest funkcyjne. Z przodu ten czerwony element to nic innego jak zaślepka do wkręcania haku, gdyby trzeba było auto wyciągnąć z głębokiego terenu. I teraz nie śmieję się, bo samochód ma niemal 20 cm prześwitu i występuje też w wersji z 4x4. Torres też jest naprawdę duży, bowiem jego długość to aż 4700 mm, szerokość to 1890, a wysokość to 1710 lub 1720 mm, jeśli mamy relingi. Prześwit natomiast to 19,5 cm, czyli auto jest spore i tak jest pomiędzy segmentem SUV C i SUV D, takie C+. A skoro auto jest duże, to i bagażnik, a przynajmniej tak Sankyong twierdzi, też jest duży, bowiem gdzieś tutaj jest podobno aż 703 litry. Tak. 703 litry i to podobno mierzone do rolety. No nie widać tego w ogóle. I to nawet jak walimy drugie dno i cały ten wkład i dostajemy się do tej śmiesznej buzi w bagażniku. Wciąż mam obawy, że tutaj nie ma 700 litrów. No ale kufer jest chyba wystarczający. Szkoda, że nie ma w nim żadnych haczyków, ale są gumy mocujące czy gniazdo pod zapalniczkę. Bagażnik można też powiększyć z poziomu kabiny poprzez położenie kanapy i wtedy dostajemy 1662 litry. Wsiadamy więc na tył. I tutaj duży plus, bo drzwi się otwierają naprawdę szeroko, przez co jest łatwy dostęp do tyłu. I miejsca jest naprawdę sporo, a ja mam dokładnie tyle samo wzrostu co Fernando Torres, czyli 186 cm i zarówno na nogi, jak i na głowę mam sporo wolnej przestrzeni. Dodatkowo oparcie jest regulowane. Mało bo mało, ale jest. Z tyłu do dyspozycji mamy podłokietnik z dwoma miejscami napoje i niestety bez przejścia do bagażnika są małe schowki, złącza, gazetowniki czy oddzielne nawiewy. Torres w opcji może też mieć rolety w drzwiach. W opcji fotele też mogą być skórzane, jest to połączenie skóry ekologicznej oraz jakiegoś takiego fajnego materiału. Wygląda całkiem dobrze, jest miłe w dotyku, a sam fotel jest w miarę wygodny. Gdyby tylko była nieco inna kierownica, bowiem ta jest moim zdaniem za duża i siedząc miałem czasami wrażenie, jakbym siedział w jakimś dostawczaku. Na szczęście w miarę szybko się przyzwyczaiłem. No ale sami przyznacie, że deska jest dziwna i mam do niej mieszane uczucia. W sumie jest spójna z nadwoziem, bo podobnie jak ona tutaj też wydaje się zrobiona z różnych puzli. Mamy na przykład dość nowoczesne, aż 3 ekrany, a z drugiej strony mamy tą starą, dużą kierownicę, która moim zdaniem kompletnie nie pasuje tutaj. No ale może ja jestem dziwny. Dziwny jak te wąskie zegary, które prezentują się dobrze. I tak naprawdę to nie jest jeden ekran, a tam są dwa albo i trzy. Bo jak widzicie, komputer pokładowy na środku to jest jeden ekran, a prędkościomierz, obrotomierz i wskazania temperatur czy paliwa to jest albo jeden, albo dodatkowy drugi ekran. Ale same zegary są czytelne i mają w miarę ładne grafiki. No i wreszcie są po polsku, zarówno zegary, jak i multimedia. Multimedia, które znamy z innych modeli, jak na przykład Corando. Niestety, Apple CarPlay i Android Auto działają tylko po kablu. Ale poza tym, sam system działa szybko i jest w miarę prosty w obsłudze. Czego nie można powiedzieć o tym panelu od m.in. klimatyzacji.
panelu, który wygląda tak, jakby był dorzucony na ostatnią chwilę i jest on trochę w stylu Range Roverów, bo tam też tak to jest rozwiązanie i w obu przypadkach, czyli i w Ssangyongu i w Range Roverze, jest to przerost formy nad treścią. Ustawienie klimatyzacji na tablecie jest po prostu niewygodne i złe. Co więcej, zmienia się tutaj m.in. też funkcje takie jak Auto Hold, Start Stop, czy zmienia się tryby jazdy. No i tryby jazdy, tutaj się klika, a jaki tryb się zmienia, pojawia nam się na ekranie, ale od cyfrowych zegarów. I my nic nie potwierdzimy tutaj, tylko przelatujemy dalej. Mało intuicyjne. Dobrze, chociaż pokrętło od głośności zostało fizyczne. Aha, i wróćmy jeszcze do multimediów, bo te podczas mojego testu niezliczoną ilość razy resetowały się. Ale zanim odebrałem kluczyki od tego Torresa, to dostałem już informację od importera, że ten system będzie się resetował. Po prostu był komunikat, że musi być reset, klikało się i system po 25 sekundach wracał do życia. Centrala wie o tym problemie i podobno auta, które zostaną dostarczone do klientów, nie będą miały tej przypadłości. Trzymamy ich za słowo. W takim razie pora na materiały. Tak, trochę poskrzypi, jest piano black w takim miejscu, gdzie na pewno się porysuje, ale w ogólnym rozrachunku jakość plastików myślę, że jest na poziomie Kia i Hyundai'a. Co prawda, ja mam najwyższy poziom wyposażenia, więc ciężko powiedzieć, jak jest najniższym, ale tutaj no nie ma wstydu. W takim razie pora na schowki i sprawdźmy, czy wstydu nie ma pod maską. No cóż, niestety. Ale Torres może mieć tylko i wyłącznie jeden silnik i jest to czterocylindrowe turbo o pojemności 1,5 litra oraz o mocy 163 koni. Jest to więc dokładnie ten sam silnik co w Corando i przy okazji tamtego testu już mówiłem, że jest to silnik Ssangyonga. To znaczy Ssangyong zlecił austriackiej firmie zrobienie silników dla nich. I wraz z tym silnikiem do wyboru mamy albo manualną 6-stopniową skrzynię biegów, albo automatyczną, też 6-biegową, skrzynię firmy Aisin. Co więcej, w opcji jest też wersja 4x4, która jest połączona tylko i wyłącznie z automatem. Ja niestety miałem odmianę na przód i z automatem. Tak więc mamy 1.5 turbo, 163 konie oraz 280 Nm i automat, co powinno nam dać nie wiadomo ile sekund do pierwszej setki. Tak, nie wiadomo, bowiem Ssangyong wciąż nie podaje przyspieszenia do pierwszej setki. Ale od czego macie mnie? Dodam tylko, że nieco mniejszy Corando z tym samym silnikiem o tej samej mocy i też z automatem i napędem naprzód, według moich pomiarów robił 9,2 sekundy do setki. Pora więc na pomiar. Wynik to 9,6 sekundy i jak słyszeliście z ogromnym uślizgiem kół. I co ciekawe, nie da się wyłączyć kontroli trakcji, albo ja nie potrafiłem odszukać gdzie to się robi. Powtórzyłem też start w zwykłym trybie i wynik dokładnie to samo, 9,6 sekundy. Czyli jakby była lepsza trakcja, to pewnie też niskie 9 sekund jest do zrobienia. No ale wciąż te 9,6 sekundy, no to jest dość przeciętny wynik jak na dzisiejsze czasy i 160 koni. Zwłaszcza, że auto jest dość lekkie, bowiem w tej wersji, czyli z automatem, waży tylko 1435 kg. I ten silnik dobrze sobie radzi z tym autem, ale tak do 100-120 km na godzinę. Później już wyraźnie auto puchnie.
reakcja na gaz też liczyłem, że będzie nieco lepsza. No dobra, to może chociaż spalanie będzie mniejsze. Jak testowałem Corando z tym samym silnikiem, to przy 120 wpaliło mi już ponad 10 litrów, a przy 140 ponad 12. No i faktycznie, jest poprawa. Torres przy 120 pali około 8, 8,5 litra, a przy 140 około 10. Jadąc ciągle 90 km na godzinę, powinniśmy zejść do niskich 6 litrów. W mieście niestety wciąż są to wyniki na poziomie 10-11 litrów, niżej będzie ciężko. Bak paliwa ma 50 litrów. Czyli podsumowując spalanie, jest naprawdę spora poprawa, ale do perfekcji wciąż jeszcze nieco brakuje. Ale tą perfekcję da się osiągnąć, bowiem za 6,5 tysiąca złotych można dokupić fabryczną instalację LPG. I to jest świetne rozwiązanie, co prawda tracimy wtedy wnękę na koło zapasowe i mamy wtedy tylko zestaw naprawczy, ale dostajemy nowej generacji instalacji LPG z dotryskiem paliwa oraz z pełną 5-letnią gwarancją producenta i butlą o pojemności 45 litrów. To mi się podoba. Niestety nie jeździłem z LPG, więc nie wiem w jakich proporcjach jest dotrysk paliwa, a ten jest potrzebny, bowiem jest to silnik na bezpośrednim wtrysku. To czego żałuję, to szkoda, że w ofercie nie ma innych silników, na przykład diesla, bo do takiego samochodu sprawdziłby się. I być może wtedy auto mogło być nieco większy uciąg, chociaż 1500 kg w tej klasie to jest raczej taki standard. Standardem na pewno nie stał, niestety takie właściwości jezdne. Otóż po pierwsze, auto jest dość głośne, powyżej 120 km na godzinę. Po drugie, zawieszenie ani nie tłumi super nierówności, ani nie jest sportowe, jest takie nijakie. Chociaż tutaj być może to problem tych 20-torowych kół, które miałem w swoim egzemplarzu. W podstawie są 17-tki. Cieszę się za to, że układ kierowniczy został nieco poprawiony, wciąż działa dość lekko, ale powiedzmy, że jest poprawnie. Wkurzała mnie tylko kierownica, która była mocno przekoszona w bok, a auto miało raptem 1000 km, jak je odbierałem. No cóż, to też jest do poprawy, zwłaszcza jak się daje auto do testów, no to kierownica nie może być krzywo, jak jedziemy prosto. Mój egzemplarz nie miał 4x4, więc jedyny teren, jaki się wybrałem, to takie szutry, ale to wiadomo, to jest żaden teren. Producent jednak się nie boi 4x4, bo w danych podaje nawet takie liczby jak kąt natarcia, zejścia i rampowy, które wynoszą kolejno 18, 24,5 oraz 15,9 stopnia. Nie są to wybitne liczby, ale jak na SUV-a są w zupełności wystarczające. Tak jak mówiłem, prześwit to 19,5 cm. Przed podsumowaniem pora na cennik. Podstawowy Torres kosztuje 140 tysięcy złotych, natomiast mój, testowany egzemplarz, to już wydatek 190 tysięcy złotych. A przypominam, wciąż nie miałem 4x4, bo z 4x4 cena to 203 tysiące złotych. I nie są to niestety rewelacyjne ceny. To znaczy, podstawowa cena 140 tysięcy złotych za dość dużego SUV-a i naprawdę nieźle wyposażonego w podstawie wydaje się dziś w miarę uczciwa. Ale warto popatrzeć na konkurencję, a dla Torresa to m.in. takie auta jak Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Nissan X-Trail czy Skoda Kodiaq. I o ile podstawowa cena Torresa robi dobre wrażenia, zwłaszcza jak patrzymy na bogate wyposażenie, tak już droższe wersje tak super nie są, zwłaszcza w porównaniu do Tucsona czy Kodiaqa. X-Trail i RAV4 są jednak nieco droższe. Tucson znowu jest nieco mniejszy, ale jak widzicie cenowo jest tańszy niż Torres i ma nieco więcej mocy. Najlepiej prezentuje się Kodiaq, który ma dużą gamę silnikową, jest jeszcze przestronniejszy niż Torres oraz cenowo też jest nieco tańszy. Oczywiście, trzeba pamiętać, że ma nieco gorsze wyposażenie. Ale i tak uważam, że czuć postęp. Naprawdę czuć postęp. Rok temu testowałem Corando z dokładnie tym samym silnikiem i tam narzekałem na takie rzeczy jak spalanie, jakość materiałów, układ kierowniczy czy brak sporszczonego menu. Widać, że Sankyung odrobił lekcję, bo menu jest już po polsku, jakość materiałów jest lepsza, mało bo mało, ale jest, a spalanie spadło jakieś 2 litry na trasie, co jest bardzo dużym postępem, bo mówimy o większym i cięższym aucie. Układ kierowniczy też jest nieco poprawiony, ale jednak wciąż do najlepszych brakuje mu sporo, auto prowadzi się nieco za lekko. Również zawieszenie powinno być nieco przestawione, bo tutaj jakby producent nie mógł się zdecydować, czy ma być komfortowo, czy sportowo i w rezultacie nie jest ani tak, ani tak. Chociaż tutaj, tak jak mówiłem, być może to kwestia aż 20-calowych kół. To na koniec, bo narzekam jeszcze na gamę silnikową. Szkoda też, że jest tylko jeden silnik i to taki niezbyt mocny. Myślę, że gdyby do oferty dodano diesla, to byłoby jeszcze lepiej. Ale są też duże zalety, jak na przykład wygląd, przestronność czy cena w podstawie. Fabryczna instalacja LPG
też uważam, że jest dużą zaletą, tak samo jak i opcjonalny napęd 4x4. Naprawdę uważam, że Torres to jest bardzo dobry krok do przodu. Aha, i na koniec jeszcze powiem o marce Ssangyong i zmianie nazwy na KG Mobility. Tak, niektóre rynki już tak zmieniły, ale póki co w Polsce nic o zmianach nie wiadomo. Może i to dobrze, bo w sumie marka w Polsce zaczyna się rozkręcać i sprzedaż w zeszłym roku to było 1706 sztuk, co wydaje się może i małą liczbą jak na samą Polskę, ale jest to więcej niż w 2018, 2019, 2020 i 2021 rokiem razem. Tak, tylko w zeszłym roku, 2022, sprzedało się więcej aut Ssangyonga niż przez 4 poprzednie lata łącznie. Więc może jednak faktycznie głupio teraz zrywać z nazwą Ssangyong, jak klienci pomału zaczynają jej ufać? Cześć!